Rozmawiamy z Pawłem Paczkowskim, rozgrywającym ekipy gospodarzy. Paweł, Rozum przed tym meczem podpowiadał, że to będzie formalność, ale Rozum czasem zmysły oszukuje. Owszem, to była formalność, ale mniej więcej od 40 minuty. Krótkie pytanie do ciebie, dlaczego? No myślę, że ze względu na to, co tutaj pan powiedział na początku, że Rozum podpowiadał i chyba wszyscy gdzieś w głowach myśleli, że ten mecz się sam wygra, albo że drużyna Piotrkowa przyjechała tutaj, żeby się położyć i czekać, aż my będziemy ich zachwycać swoim blaskiem. No, tak niestety nie jest w sporcie i boisko to zweryfikowało. No, gdzieś koło 40 minuty się obudziliśmy i graliśmy już na naszym niezłym, przyzwoitym poziomie. Trener Dujszebajew mówił po poprzednich meczach, że ciągle szukacie świeżości w ataku. Czy ten mecz przybliżył was do tego pożądanego poziomu, czy nie? Myślę, że każdy mecz przybliża nas do pożądanego poziomu w ataku, no bo faktycznie gdzieś w obronie wyglądało to w miarę w porządku. No, straciliśmy 21 bramek, więc nie można powiedzieć, że to jest zły wynik, aczkolwiek no, faktycznie w ataku powinniśmy zagrać dużo, dużo lepiej. Ty kazałeś długo czekać kibicom na swoje trafienia, mniej więcej 35 minut, o ile dobrze pamiętam, potem 3 bramki z rzędu, no i także dzięki tobie w jakiś sposób Vive zaczęło ten mecz kontrolować. Robisz swoje, rozumiem, tak? Tak, no ja starałem się wykonywać to, czego trener ode mnie oczekuje. W pierwszej połowie może niekoniecznie to wychodziło najlepiej, w drugiej doszedłem do siebie, ale najważniejszy jest wynik drużyny i to się liczy, że wygraliśmy dzisiaj i cały czas idziemy do przodu. Grałeś w ataku, grałeś w obronie. Zapytam ciebie o różnicę między jedną a drugą sytuacją. Czy łatwiej zrozumieć instrukcje trenera Dujszebajewa dotyczące ataku, czy te dotyczące obrony? Obie formacje wymagają dużej koncentracji i w każdej formacji musimy być bardzo skoncentrowani. Nieważne, czy to jest obrona, czy atak, przykładamy szczególną wagę do wszystkiego. W poprzednim sezonie dostawałeś szansę występów na prawym skrzydle. Czy ten temat jest zamknięty, czy jeszcze gdzieś tam w obłokach buja nam? Ja cały czas staram się doskonalić na wszystkich pozycjach, na których trener mi każe. Między innymi jest to skrzydło, więc cały czas pracuję nad sobą. Super, życzymy powodzenia zatem. Dziękuję bardzo. To bramkarz Piotrkowianina obok mnie. Marcin, nie wiem, co Sebastian Iskra wyprawia na treningach, ale pierwsza połowa w jego wykonaniu znakomita. To także dzięki niemu rozpoczęliście ten mecz od 3-0. Tak, to prawda. No dzisiaj Sebastian naprawdę zaskakiwał bardzo dobrymi, celnymi i precyzyjnymi rzutami. Miejmy nadzieję, że utrzyma tą skuteczność na kolejne mecze Superligi. No i będziemy się cieszyć z jego wysokiej formy jak najdłużej. Ty dopiero po rozgrzewce dowiedziałeś się, że będziesz grał w tym meczu od początku spotkania, prawda? Tak, to jest zasada trenera, że właśnie trzyma nas zawsze w niepewności, żeby każdy był gotowy na 100% do wejścia do bramki i po prostu no, dzisiaj padła decyzja na mnie i po prostu ja wyszedłem w pierwszym składzie. A powiedz mi, jak czuje się bramkarz, który przyjeżdża na taki teren? Jesteście Beniaminkiem, przyjeżdżacie do Mistrza Polski, do triumfatora Ligi Mistrzów, ty stoisz na bramce, no i spodziewasz się pewnie no, niezbyt miłych przeżyć. Oczywiście jesteśmy Beniaminkiem, ale jest wiele tutaj osób, które już zaznały smak Superligi, więc no na pewno z respektem podeszliśmy do zespołu, który wygrał Ligę Mistrzów, aczkolwiek no, takie mecze dodatkowo też mobilizują, bo każdy trenuje, zostawia dużo potu na treningach, żeby między innymi sprawdzić się w takich meczach. No, dzisiaj naprawdę udało nam się przez 40 minut postawić drużynie Vive godne warunki. Szkoda, że nie udało się dłużej, szkoda, że nie zakończyło się to, powiedzmy, niespodzianką, no ale niestety, no troszeczkę zabrakło. Sebastian Iskra w rozmowie w przerwie spotkania mówił, że niczego nie zmienialiście, jeżeli chodzi o rozgrzewkę w porównaniu z poprzednimi meczami, no bo tamte spotkania zaczynaliście nie najlepiej. Powiedział, że chyba mentalnie inaczej podeszliście do tego spotkania dziś. Rzeczywiście miałeś podobne wrażenie, patrząc na swój zespół z perspektywy bramki? Oczywiście, że tak. No na pewno usiedliśmy w szatni i po męsku dyskutowaliśmy o tych dwóch wcześniejszych meczach Superligi, które no, na pewno w naszym wykonaniu nie były zbyt dobre, szczególnie pierwsze 30 minut. Postanowiliśmy, że po prostu jak nie teraz, to kiedy, tak? Także no mówię, no miejmy nadzieję, że ten mecz dzisiaj doda nam dużo pewności i naprawdę każdy wierzy w to, że możemy grać równym z każdym zespołem Superligi i wygrywać mecze, bo oczywiście o to tutaj chodzi. Słuchałem komentarzy po waszych poprzednich występach, no widać było duży poziom rozczarowania, szczególnie tym meczem z Wybrzeżem Gdańsk, no ale mam wrażenie, że teraz jak wrócicie do siebie i będziecie się przygotowywali do spotkania z Sandrą Spa Pogonią Szczecin, no to już atmosfera będzie trochę inna. Oczywiście, że tak. No bardzo żałujemy tej porażki z Wybrzeżem Gdańsk. No spodziewaliśmy się, że na własnym parkiecie uda nam się zdobyć 2 punkty. No niestety, tak, a nie inaczej wyszliśmy w to spotkanie. Nie udało nam się później już dogonić przeciwnika. I miejmy nadzieję, że no,
teraz tym meczem z Pogonią. Przede wszystkim zrehabilitujemy się na boisku i przede wszystkim, mówię, damy dużo radości własnej publiczności. Wszyscy uczymy się regulaminu. Wiesz, za ile punktów gracie z Pogonią? Oczywiście. Z Pogonią Szczecin gramy niestety za 2 punkty. Za 3 punkty, niespodzianka, czyli warto było przyjechać do Kielc, żeby się dowiedzieć tego szczegółu. Dziękujemy Państwu.